Dwa wątki. Niewielu z nas jest w stanie odmówić sobie przyjemności narzekania. Jeżeli nie głosujesz, niejako odbierasz sobie prawo do narzekania, bo twierdzisz, że to wszystko Ciebie w ogóle nie dotyczy. I wątek drugi. Jeżeli nie planujesz kariery w szałasie, w Bieszczadach i totalnego wylogowania się z systemu, będziesz musiał pewnego dnia zacząć płacić podatki, bądź już to robisz. Zastanów się, która ekipa najlepiej pasuje do zarządzania pieniędzmi, które Ty zarobiłeś, lub ewentualnie na zasadzie zaprzeczenia, której bardzo nie chciałbyś widzieć jako zarządców swoimi pieniędzmi. Myślę, że to ważne i warto mieć nad tym kontrolę, dlatego zachęcam do głosowania. Prześlij nam film, na którym uzasadniasz, dlaczego Ty głosujesz w eurowyborach, a my zamieścimy go na naszych fanpage'ach.